Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej serii Let's Play na moim kanale. Jak widzicie, jest to Tomb Raider Minecraft Edition 2. To jest F5, nie? Czekajcie. Tak, F5. Mam skina Lary dołączonego do oczywiście całej paczki z mapą, z modem, z teksturpakiem i tak dalej. To jest takie coś, nie wiem czy to tak ma być czy nie, no ale jest. Tak czy siak ładnie to wygląda, bardzo Tomb Raiderowe te logo, muszę jednak przyznać. Oczywiście twórcą jest nadal Fox, także zobaczymy jak teraz to wyszło. Podobno są teraz przeciwnicy, różne nowe dźwięki i tak dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie w jedynce mnie prosiliście o to, żeby pytaliście czemu nie mam skina Lary, no i jakby coś to powiedziałem, że będę grywać dwójkę. Tego skina oczywiście w trynie, no i mamy. A po drugie, warto wspomnieć o tym, że oczywiście tutaj jakaś nutka będzie lecieć i nie mówię, że wszystkie nutki będą z Tomb Raider 2, bo uważam, że soundtrack do Tomb Raider 2 ma fajne nuty, ale jest ich bardzo mało, dlatego będziemy posiłkować się różnymi nutami z różnych Tomb Raider, czy to klasycznych, czy to najnowszego, czy to z trylogii, obojętnie. Wszystkie te, które będą fajne, które będą akurat w tym momencie pasować, to taką nutę tam usłyszymy. Dobra, to co, myślę, że trzeba zacząć bez zbędnego przedłużania. Lecimy. Quick tutorial for best experience and less bullshit. Tak. That's what I need. A tu? Start the game like a warrior. Like a warrior. What's new in the game? A co tu mamy jeszcze? Croft... O, proszę bardzo, przedłuż Croftów, mamy tutorial. A tu jeszcze mamy Tomb Raider 1, wszystkie 15 leveli. A tutaj mamy wszystkie levele, tak? Jest ich trochę. Na pewno nie jest ich 15, chyba jest więcej, nie? 18, dokładnie. Dobra, to czas zacząć bawić się w czytanie różnych nowości. Znaczy tak na szybko. Tutaj update, więc nie będę tego czytać, bo to update. Kolejny update. Bonus level, spoci. I tutaj co nowego, tak? Wrogowie, bossowie, bonusy i tak dalej, checkpointy, jakieś różne dziwne rzeczy. No. Tyle. Mniejsze laki. Różne trudności, poziomy w sensie. To sobie damy tutaj. No, i lecimy. Levels. Level pierwszy. The Great Wall. Wielki mur. Chiński. Dostałem strzałki i łuk. Ach, dziękuję. Co my tu mamy? Start? Story. No dobra, to jeszcze jedna książka do ogarnięcia. Level pierwszy, The Great Wall, na easy mamy grać i krótka długość levelu. Oczywiście nigdy w to nie grałem, w Minecrafcie posiłkować się tylko i wyłącznie wiedzą z Tier 2, a dawno w Tier 2 nie grałem, a na razie nie mam ochoty robić serii z Tier 2, bo to jest jedyny Tomb Raider, który nam został do nagrania. Story, dobra, Lara szuka sobie tego sztyletu Xian, który jest właśnie ukryty w Wielkim Murze w Chinach. I jest właśnie ukryty w jakimś tam... Spoczywa sobie w jakimś tam miejscu w tym murze i jest ten sztylet właśnie starożytnym artefaktem. Lara właśnie przybywa tutaj helikopterem i... co jest napisane? Nie wiem, co jest napisane. Bo mi zasłaniają szczałki. Tak czy siak na helikopterze sobie przybywa i ląduje na ziemi i pomiędzy nią a świątynią Xian, będą czekać na nią tam, w sensie różne serie pułapek, jakichś komnat, sekretów i które będą właśnie chronić tego sztyleta. To tak mniej więcej w skrócie bardzo wielkim. Checkpointy są, które będziemy sobie odblokowywać, pewnie wtedy staną się dostępne i sekrety są 3. Nie wiem, czy to będzie seria 100%, ale postaram się.
Dobra, to zaczynamy start. Dosyć tego pitu-pitu. Aha. I mam skok zwiększony, czyli tak jedynkowo. Fajnie. Dobra, pamiętam. O, tam już mamy przeciwnika. Where are you? Jakbyście słyszeli jakieś pukanie o szkło, to pewnie moja matka coś w kuchni robi. Creeperek. Bye-bye. Bastard. Dobra, to jeszcze jeden powinien wyskoczyć później. Ale to później, tak? Domyślna droga, która prowadzi nas do celu, jest tak naokoło. Ale opisałem, że da się tędy. Znaczy, w sensie tędy powinniśmy przyjść, nie? Tak, dokładnie tak. Nagram tę serię w 30 klatkach, żeby nam nie szalały właśnie FPS-y, żeby była jedna stała płynność. 30 klatek w Minecraft'cie wygląda dosyć ok, więc nie ma sensu tutaj 60 się jakby dokopywać. Sekret pierwszy. Aha, Lara mówi, aha. Fajnie, że to zostało dodane, zostawione. Fajnie, że są zmienione dźwięki strzelania z łuku. Fajnie, że dźwięk sekretu również został dodany. To jest naprawdę świetne. Co my tu mamy? Jakaś dolinka. Dobra, już w pierwszym levelu w TR2 było mnóstwo pułapek takich czasowych i w ogóle zręcznościowych, więc uda się? Udało się. Więc zobaczymy, jak to zostało w TR2 Minecraft Edition przedstawione. Tutaj powinny jakieś ptasiury lecieć, ale nie lecą. Checkpoint to sobie weźmiemy później, jak zamieniemy kluczyk. Dobra, najbardziej kojarzę te pierwsze levele, wiadomo. Mamy gold, coś tam. Goldki, tak? A to był w oryginale chyba klucz do strożówki. Bo guardhouse chyba to się nazywało. Z drugiej strony, żebym wylazł. To powinien być przeciwnik. O, i jest. Witam pana. Fajnie, że przeciwniki zostali dodani, bo więcej zabawy jest i levele też staną się takie dłuższe, a nie na przelecenie. Ale oddaj mi strzałki, co? Nie? To nie. Dobra. To wyżej. No i teraz mogę sobie wziąć checkpointa. Tylko... Drop a gold key here. Świetnie. To zapis. Okej. Mam nadzieję, że tych checkpointów będzie więcej niż tylko... Haj, co się dzieje? Muszę się stąd wydostać. To miejsce jest przeklęte. W jedynce też były takie miejsca, kiedy naprawdę lagiło strasznie mocno. Do góry. Do góry. Do góry. Musisz uciec z tego miejsca, bo inaczej nie przetrwamy. Hej! Dam radę. Dam radę. Ja mówię wam, że to kwestia silverki, kwestia miejsca. To naprawdę... To jest coś z tym miejscem. Muszę się stąd wydostać. O, git. Drop one silver key here. Powiedzmy. To powinny pająki na mnie wylecieć. Z góry. To powinna apteczka na mnie czekać pięknie. Ale nie czeka. O Jezus. Chciałem pająki, to mam. Fajnie dostał. Ty cheaterze. Umrzył. Zabieram skrzynkę ze sobą. O, przynajmniej te, które nie trafiłem, zostały w ścianie. Tyle dobrze. I don't like the sound of that. Może sobie weźmiemy i... Pozbieramy trochę tych strzałek, co na to? Przed twarzą mi przeleciało. Dobra, wypadałoby coś zjeść. Zobaczymy, na jakim poziomie gram w ogóle. Na łatwym, okej. Okay. Czyli tak jak powinienem. Dochodzi bez łuku na razie. O nie. Dobra, udało się. Tu powinna... Mikula gonić. Ale go nie mielawa. Okej, okay, checkpoint. Jeszcze nie zdedziliśmy, ale wszystko przed nami. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda przeskoczyć. Pamiętam tę dziurę z dwójki. Tak.
Ouch, to powinny być dla mnie naboje, a ich nie ma. Lava, of course. Dobra, no i fajnie, wskoczyłem. Zatrważająco szybkim tempie się do nas to przesuwa. Ja sobie przejdę powoli, bo tutaj pomiędzy tymi można wpaść. Ała. Dało się. Secret. Otwiera skrzynkę, a cofa się do momentu sprzed otwarcia skrzynki. Co za niemiłe. Tu lawa, świetnie. Dobra, szybko. Na dół. Tu jeszcze mała akcja była, dokładnie. No, 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 no. Że bardzo ładnie. Pieczony schab. Okej. To co, trzeba się najeść. Może nie do końca, ale zawsze coś. Powinno mi się ładować życie. No, checkpoint mam wziąć? Jeszcze nie. Mamy T-Rexa. Tędy się powinno iść. A można pokazać na skróty? Auć. Że proszę bardzo, można by było. Jedynkowy T-Rex z zaginionej doliny. Świetnie. W karej części Tomb Raidera jest T-Rex, oprócz czwórki. W jedynce jest, w dwójce jest, w trójce jest... Sekret. W czwórce i piątce oczywiście nie ma. W Angel of Darkness też nie ma. Ale za to w Anniversary jest. W Lara Croft and the Guardian of Light też jest. Dobra. Jakieś pochodnie mi się przydały, bo w dwójce były flary, więc mam nadzieję, że... Tutaj coś też zostało zaimplementowane. Jeszcze powinny być flary. Tutaj leżały flary w dwójce. Ale może być pieczony. Może być. Czemu nie? Trochę się cheatowałem, powinienem tędy właśnie przyjść. Tam na dół. Ale jak się da, to czemu by sobie nie skrócić? Pokazuję wam właściwą drogę. Dobra, zapiszmy sobie. Okej. Okay. To była Tyrolka. Dwójce. No tutaj te rolki nie ma, natomiast jeśli spadnę na dół, to będę musiał całą drogę powtarzać na górę. Ale udało się sprintem przebiec, fajnie. To jeszcze powinny na mnie przeciwniki wyskoczyć. Tygryski. Ale nie ma przeciwników. Nie wiem, od czego to zależy, jak to zostało zrobione, natomiast powinny być. No i koniec. Dwa tygrysy powinny wylecieć na mnie. End this level. Fajnie, że tak zostało zrobione. Kurczę, naprawdę fajnie. Drugi level tu był? Tak, drugi level. A mogę wyjść jakoś do poprzedniego? Co tu jest? O, jest. Świetnie, główne menu. O, i super. Powinny być jakieś oznaczniki, że przeszedłbym ten czy coś. Albo będziemy w kolejnym, w kolejnym odcinku. Dobra. Fajnie, że nutka końcowa została dodana. Co robi to? Nieważne. Dobra, mam nadzieję, że serio się spodoba, dajcie znać co i jak, także no. Zapraszam do kolejnego levelu, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, cześć.